Witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu ze sztuką. Nazywam się Paulina Komar i zapraszam Państwa na spotkanie z bohaterami antycznych mitów, takimi jakimi wyobrażano ich sobie w starożytności, jak i w czasach znacznie późniejszych. Głównym bóstwem starożytnej Grecji był Zeus, zasiadający na Olimpie pan nieba i ziemi, król wszystkich bogów. W Italii został utożsamiony z głównym bogiem panteonu rzymskiego, Jupiterem. Na najsłynniejszym posągu, który niegdyś stał w świątyni Zeusa w Olimpii, a którego autorem był piątowieczny rzeźbiarz Fidiasz, Zeus olimpijski został przedstawiony jako brodaty mężczyzna siedzący na tronie, posiadający wszystkie atrybuty swojej królewskiej władzy. W lewej dłoni trzymał berło, a w prawej boginię zwycięstwa Nike. Posąg ten zaliczany był w starożytności do 7 cudów świata. Wykonany był z chryzelefantyny, czyli techniki, w której drewniany trzon rzeźby ozdobiony był złotem i kością słoniową. Kością słoniową pokrywano twarz i inne odsłonięte części ciała, natomiast złotą blachą szaty, włosy i inne akcesoria. Rzeźba, którą posiadamy w zbiorach Muzeum Narodowego, przedstawia Jowisza Kapitolińskiego i zapewne była inspirowana słynnym dziełem Fidiasza, choć wykonano ją ze znacznie skromniejszego materiału, z marmuru. Tu również widzimy mężczyznę z brodą, która w antycznej Grecji symbolizowała mądrość, taką mądrość życiową. Mężczyzna siedzi na tronie, w lewej dłoni trzymał jakiś przedmiot, najprawdopodobniej było to berło. Do innych atrybutów, które charakteryzowały króla Olimpu, możemy zaliczyć pioruny, którymi rozgniewany Zeus ściskał z góry w śmiertelników, oraz orła, który do dziś często uważany jest za atrybut władców. Boginię zwycięstwa, która dzięki Fidiaszowi stała się atrybutem Zeusa, możemy zobaczyć na czerwonofigurowej hydrii, czyli naczyniu służącym do przenoszenia wody, znajdującej się na Galerii Sztuki Starożytnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. To naczynie przedstawia młodą kobietę ze skrzydłami. W dłoni powinna trzymać swój atrybut, którym zazwyczaj była gałązka oliwna lub palmowa, jednak na naczyniu, które widzimy, Nike trzyma w dłoniach amforę. Bogini ta jest opiekunką sportowców i wojowników, a jej rzymską odpowiedniczką była Wiktoria. Bratem głównego boga Zeusa był Posejdon, który był uważany za boga mórz i którego Rzymianie nazywali Neptunem. Jego atrybutem był trójząb. Na czerwonofigurowej hydrii, czyli naczyniu do transportu wody, widzimy Posejdona przedstawianego w pościgu za Aitrą. Aitra była królewną Trojzeny, a potem została kochanką Posejdona i matką słynnego Tezeusza, który pokonał kreteńskiego Minotaura. Zeus, podobnie jak inni bogowie olimpijscy, miał całe mnóstwo potomstwa, jednak chyba najsłynniejszą córką Zeusa była Atena. Była to bogini wojny obronnej, czy też wojny sprawiedliwej, opiekunka mądrości i miasta Aten, najpotężniejszego polis greckiego epoki klasycznej. Zgodnie z mitami, Atena narodziła się z głowy Zeusa, jako dorosła kobieta w pełnej zbroi, po tym jak połknął on jej matkę Metis, boginię rozwagi. Atrybutami Ateny są zazwyczaj hełm, włócznia oraz tarcza. Tarcza to egida, która była wykonana ze skóry kozy Amaltei, która niegdyś karmiła Zeusa i tarczę tę stworzył właśnie ojciec Ateny, jednak potem podarował ją swojej córce. Na tarczy widzimy najczęściej głowę meduzy, czyli mitycznego potwora z wężowymi włosami, który wzrokiem zamieniał ludzi w kamień. Głowę tę otrzymała Atena od Perseusza, swojego przyrodniego brata, syna Zeusa i śmiertelniczki o imieniu Danae, w podzięce za pomoc w pokonaniu potwora. Bardzo często Atenie towarzyszy też sowa. Jest to ptak, który uważany jest za symbol mądrości. Boginię Atenę zawsze przedstawiano na tzw. amforach panatenańskich. Są to około 60-centymetrowej wysokości naczynia, które zawsze zdobiono w technice czarnofigurowej. Przechowywano w nich oliwę, która była nagrodą dla zwycięzców w tzw. igrzyskach panatenańskich, które organizowano w Attyce na cześć bogini. Co roku organizowano tzw. małe panatenaje, a co 4 lata w trzecim roku olimpiady wielkie panatenaje. Na takich amforach panatenańskich na jednej stronie widzimy przedstawienie właśnie bogini, natomiast na drugiej konkurencji sportowej, w której nagradzany odniósł zwycięstwo. Na amforze panatenańskiej, która znajduje się w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, widzimy wyścigi konne. A
Atena przedstawiona na amforach panatynańskich to tak zwana Atena promachos, czyli krocząca. Ma ona hełm na głowie, w lewej ręce trzyma okrągłą tarczę, czyli egidę, a w prawej włócznie. Jednak o dziwo nie towarzyszy jej sowa, tylko jeśli bliżej przyjrzymy się kolumnie, to zobaczymy, że tak, na niej siedzący zupełnie nie przypomina sowy. Jest to kogut, symbol waleczności, no a co za tym idzie, symbol też bogini wojny, a także miasta Ateny. Ateny bardzo często na swoich monetach wybijały właśnie symbol koguta. Jak to się stało, że właśnie Atena została opiekunką największego polis Attyki i jak to się stało, że miasto to otrzymało nazwę od imienia właśnie tej bogini? Według jednej z wersji mitów o miasto to wybuchł spór pomiędzy boginią mądrości a bogiem mórz. Mieszkańcy miasta, aby rozstrzygnąć ten spór, zdecydowali, że zostanie ono nazwane imieniem tego boga, który podaruje im najbardziej przydatny prezent. Bóg mórz Posejdon dotknął trójzębem zbocza Akropolu i z tej szczeliny miało trysnąć źródło. Problem polegał na tym, że woda w tym źródle była słona, a więc zupełnie nieprzydatna mieszkańcom Aten. Następnie Atena miała dotknąć swoją włócznią ziemi, a w miejscu tym wyrosło pierwsze drzewo oliwne. Ponieważ oliwa w Grecji służyła nie tylko do celów kulinarnych, ale również jako pewnego rodzaju balsam do ciała, a także materiał do oświetlania domów czy drogi nocą, tutaj w Grecji wykorzystywano bardzo często tak zwane lampki oliwne, to prezent tej bogini zyskał o wiele większą przychylność ludzi, a zatem miasto na jej cześć nazwano Atenami. Podobno jednak decyzja mieszkańców ściągnęła na nich niechęć Posejdona i przez tysiąclecia Ateńczycy musieli cierpieć dotkliwe niedobory wody. Kolejną boginią popularną zarówno w sztuce starożytnej, jak i epok późniejszych była Afrodyta, czyli bogini piękna i miłości, zwana przez Rzymian Wenus. W kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie posiadamy przedstawienie tzw. Wenus Kapitolińskiej, która jest kopią greckiej rzeźby wykonanej w IV wieku przed naszą erą przez słynnego rzeźbiarza Praxitelesa. Rzeźba przedstawia nagą boginię, która właśnie wyszła z kąpieli. Nie posiada ona żadnych atrybutów, które zazwyczaj spotykamy na przedstawieniach tej bogini, takich jak na przykład róża, gołąb, jabłko czy gałązka mirtu. Nie jest to zatem posąg podobny do tak zwanych bogów Fidiasza, przedstawionych w pełnym majestacie i z pełnym dostojeństwem. Tutaj widzimy Afrodytę pokazaną w trakcie codziennej, typowo ludzkiej czynności. A w dodatku bogini jest całkiem naga. Było to pierwsze przedstawienie nagiej bogini w sztuce. Była to swego rodzaju rewolucja, zwłaszcza że modelką, która pozowała Praxitelesowi do przedstawienia bogini, była Hetera, czyli kobieta lekkich obyczajów. Taka jedna z najsłynniejszych ateńskich heter, która miała na imię Frynę, co tłumaczymy jako ropucha. Widzimy zatem, że te przedstawienia bogów stworzone przez Praxitelesa zasługują na miano, które zazwyczaj nadawane im jest w literaturze. Są to tak zwani piękni bogowie, ukazani po prostu jako zwykli piękni ludzie, ale pozbawieni trosk śmiertelników. Kolejnym ważnym bóstwem olimpijskim jest Apollo, którego możemy zobaczyć na czerwonofigurowej hydrii znajdującej się na Galerii Sztuki Starożytnej w Muzeum Narodowym. Apolla rozpoznajemy po charakterystycznym instrumencie muzycznym zwanym kitarą oraz po takiej czarce ofiarnej, którą trzyma w ręce, którą nazywamy fiale. Apollo, syn Zeusa i Leto, bliźniaczy brat Artemidy, był opiekunem poezji i muzyki. Jego towarzyszkami było 9 mus, które opiekowały się poszczególnymi rodzajami sztuki. Dwie z nich widzimy również na hydrii. Posiadają one wieńce laurowe, laur był właśnie symbolem Apollina, oinochoe, czyli dzbanek na wino, oraz kwiaty. Ciekawe, Apollo zajmował się nie tylko poezją i sztuką, ale był też opiekunem wróżbiarstwa. Jego główne sanktuarium, które znajdowało się w Delfach, posiadało swoją wyrocznię, czyli takie miejsce, gdzie kapłanka zwana Pytią przepowiadała przyszłość.
Poza tym Apolla uważamy również za opiekuna lecznictwa, uzdrawiania, generalnie sztuki medycznej, ale również to on miał sprowadzać zarazę. Podobno epilepsję nazywano w starożytności klątwą Apollina. Bardzo często w sztuce greckiej i rzymskiej pojawiają się przedstawienia tzw. herosów, czyli bohaterów, z których najsłynniejszy był Herakles, zwany w Rzymie Herkulesem. Bohaterowie czy herosi to półbogowie, półludzie. Herkules był akurat synem boga Zeusa i księżniczki Alkmeny. No i zasłynął tym, że wykonał 12 trudnych prac, które zlecił mu król Eurysteusz, u którego Herkules odbywał służbę. Herkulesa zazwyczaj przedstawiano jako muskularnego mężczyznę z jakimś atrybutem, który był w jakiś sposób związany z jedną z wykonywanych przez niego prac. Na czarnofigurowej amforze z kolekcji, która znajduje się na Galerii Sztuki Starożytnej, możemy zobaczyć Herkulesa, który przyprowadza do króla Eurysteusza byka z Krety. Podobno przeniósł go z wyspy na tereny Grecji na własnych barkach. Z kolei marmurowa rzeźba pochodząca z czasów rzymskich przedstawia tego samego herosa, Herkulesa, odpoczywającego. Znowu jest to muskularny mężczyzna przedstawiony nago, żeby pokazać z jednej strony, podkreślić jego siłę, a z drugiej strony idealnie piękne proporcje ciała, no bo w końcu herosi dziedziczyli urodę po swoich boskich rodzicach. Więc no oczywiście musieli być idealnie piękni. Tutaj ten Herkules opiera się o maczugę, przez którą jeszcze jak się bliżej przyjrzymy, możemy dostrzec, że przywieszona jest skóra lwa z Nemei. Zabicie lwa z Nemei było pierwszą z 12 prac Herkulesa. Lew ten nie mógł być pokonany przez zwykłego śmiertelnika, bo miał on tak twardą skórę, że żadna ze znanych ówcześnie broni nie była w stanie jej przebić. I teraz tutaj mamy dwie wersje mitów. Jedna mówi, że Herkules pokonał go uderzając maczugą, druga, że lwa z Nemei udusił. W każdym razie maczuga i skóra lwa są to takie najbardziej powszechne atrybuty Herkulesa. Bardzo często Herkules jest przedstawiany w tej skórze lwa, która niejako stała się dla niego taką świetną zbroją. Gdy jednak przyjrzymy się dokładniej tej rzeźbie, a zwłaszcza zajrzymy sobie, by dojrzeć, co Herkules ukrywa w prawej ręce, którą ma schowaną za plecami, to będziemy mogli zobaczyć jeszcze jeden charakterystyczny atrybut Herkulesa, mianowicie trzy jabłka. Według mitów jedną z prac Herkulesa była kradzież trzech złotych jabłek z ogrodu Hery strzeżonych przez Hesperydy. Tego akurat Herkules nie dokonał sam, pracę wykonał za niego tytan Atlas, który na co dzień zajmował się podtrzymywaniem nieba, by nie spadło na ziemię. Po schyłku starożytności postacie mityczne na kilka wieków praktycznie zniknęły ze sztuki. No, zostały usunięte przez postaci związane z religią chrześcijańską. To właśnie chrześcijaństwo dominowało w sztuce średniowiecza. Jednak kolejna epoka, renesans, przyniósł ponowne zainteresowanie bohaterami antycznych mitów i jakby na nowo stali się oni popularni w sztuce. Jednym z takich przykładów jest wieko tak zwanej cassone, czyli skrzyni posagowej. Taki zwyczaj tworzenia skrzyń posagowych, w których przenoszono cały dobytek panny młodej z jej domu do domu męża, był typowy dla bogatych rodzin we Włoszech właśnie w epoce renesansu. I na wieku cassone, które posiadamy w kolekcji Muzeum Narodowego, które znajduje się na Galerii Sztuki Dawnej, możemy zobaczyć sceny związane z Artemidą, czyli bliźniaczą siostrą Apolla, którą uważano za opiekunkę dzikiej zwierzyny i polowań. Artemida też postanowiła sobie, że na zawsze pozostanie dziewicą, znaczy nigdy nie wyjdzie za mąż. Była też traktowana często jako bogini związana z księżycem. I tutaj na Cassone po lewej stronie widzimy polowanie na dzika kalidońskiego oraz pogromcę tego dzika Meleagra. Dalej w centrum bogini w towarzystwie nimf się kąpie, no i wstydliwie zasłania ciało, bo właśnie dostrzegła, że ktoś ją podgląda. Ten ktoś to jasnowłosy młodzieniec o imieniu Akteon, no który niestety za swój zuchwały czyn został bardzo srogo ukarany.
Artemida zamieniła go w jelenia, co widzimy w tej scenie najbardziej po prawej stronie. No i Akteon został rozszarpany przez jego własne psy myśliwskie. To Cassone jest przykładem tego, że w okresie odrodzenia mity bardzo często stanowiły tak zwane egzempla, czyli jakby takie wzory zachowań odpowiednich moralnie czy godnych naśladowania. No w tym wypadku historia Artemidy przedstawiona na wieku skrzyni posagowej miała przypominać o konieczności zachowania czystości przedmałżeńskiej. Zupełnie inne znaczenie miały popularne również w okresie renesansu, ale nie tylko, również w wiekach późniejszych, przedstawienia bogini miłości i piękna, czyli Afrodyty, czy też rzymskiej Wenus. Bardzo często przedstawiano ją z jej synem Erosem, czy też Amorem, którego rozpoznajemy po wiązce strzał, które trzyma w dłoni, a którymi na co dzień strzelał z łuku, powodując, że ludzie się w sobie zakochiwali. Taka bogini piękna, której atrybutem było jej idealnie piękne ciało, była pretekstem dla wielu malarzy czy innych artystów epok późniejszych, pretekstem do ukazania kobiecej nagości. Na tym obrazie, który również znajduje się w Galerii Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Warszawie, Paris de Bourdon przedstawił Wenus i Amora w tak zwanej Arkadii. Ten piękny krajobraz, który tutaj widzimy za ich plecami, to jest Arkadia, czyli taki mityczny raj, kraina wiecznej szczęśliwości, w której ludziom miało niczego nie brakować. I tego typu obrazy w XVI-wiecznych Włoszech często wykonywano jako prezent ślubny. One miały w taki symboliczny sposób nawiązywać do życzeń, które chciano złożyć parze młodej. Życzeń szczęścia, miłości i namiętności w małżeństwie. Bardzo częstym pretekstem do ukazania nagości w sztuce były takie różnego rodzaju miłosne przygody bogów. Jednym z przykładów może być przedstawiona tutaj Leda z Łabędziem. Leda była królewną etolską, a później królową Sparty, a także matką Dioskurów, czyli mitycznych bliźniaków Kastora i Polideukesa, czy też Poluksa, oraz Heleny, słynnej trojańskiej piękności, i Klitajmestry. Jedna z wersji mitu podaje, że tej samej nocy Leda oddała się Zeusowi, który by zbliżyć się do niej przybrał postać łabędzia, widzimy go tutaj na obrazie po lewej stronie, oraz swojemu mężowi, królowi Sparty. No i urodziła jej się czwórka dzieci, dwie pary bliźniaków, dwie dziewczynki, dwóch chłopców, z których Polideukes i Helena byli dziećmi Zeusa, dlatego też właśnie Helena odznaczała się tak nieprzeciętną urodą, która aż doprowadziła do wybuchu wojny trojańskiej. Natomiast Kastor i Klitajmestra byli dziećmi króla spartańskiego, męża Ledy. Wraz z rozwojem klasycyzmu jakby na nowo upowszechnił się zwyczaj przedstawiania postaci mitycznych w sztuce, a nawet jakby przedstawiania postaci rzeczywistych, realnych w tak zwanych kostiumach mitologicznych. I tutaj przykładem może być obraz Jana Rustema, czyli portret Marii Mirskiej, Barbary Szumskiej i Adama Napoleona Mirskiego. Tutaj dwie portretowane dziewczyny, Maria i Barbara, przedstawione zostały jako muzy, które rozpoznajemy po charakterystycznych atrybutach, które trzymają w dłoniach. Jedna z nich tańczy i trzyma w dłoniach instrumenty muzyczne, takie jakby talerze. Jest to muza tańca Terpsychora. Natomiast druga spokojnie siedzi i gra na lirze. Lira była instrumentem, którego muzyka była często akompaniamentem do recytacji poezji w starożytności. No i tutaj wskazuje nam na to, że dziewczyna ta została sportretowana jako erato, czyli muza poezji miłosnej. Tutaj popularność tego typu portretów była związana z jakby takim kolejnym odrodzeniem się tego zainteresowania antyczną kulturą, ale również takie mityczne przebranie mogło sugerować pewne cechy charakteru czy usposobienia portretowanych osób. Jedna z nich mogła być bardziej żywa, energiczna, radosna, druga spokojna, zamyślona, skłonna bardziej do melancholii. Z kolei małych chłopców, tak jak w tym wypadku Adama Napoleona Mirskiego, przedstawiano bardzo często w kostiumie Amora, co być może nawiązywało do niesfornej natury tego bóstwa.
Wątki mityczne znajdujemy również w sztuce czasów najnowszych, czego przykładem może być rzeźba Królowa Midas szukająca Baksa, wykonana przez Marka Kijewskiego w 1995 roku. Można ją odczytać jako rodzaj satyry na społeczeństwo polskie lat 90., czy jakby takiego ironicznego spojrzenia na Polskę akurat tego okresu. Rzeźba składa się z dwóch części. Jedną z nich stanowi zbudowana z klocków Lego ta tytułowa Królowa Midas, która tutaj ma postać kaczora, chyba kaczora Daffiego z popularnych kreskówek. Wykonana jest z klocków Lego. A druga z kolei została odlana z żywicy syntetycznej. No jest to marchewka pokryta płatkami 20-karatowego złota, która posiada uszy długie, takie jak króliki. No i tę postać możemy interpretować właśnie jako przedstawienie tego królika Baksa, którego imię pojawia się w tytule. Rzeźba ta jest jednym z wielu dzieł Marka Kijewskiego, których spora część powstała w duecie artystycznym z Małgorzatą Malinowską, pseudonimie Kocur. I tutaj w tych rzeźbach, których większość powstała po pobycie artysty na Krecie, łączy ze sobą tematykę mitologiczną, swobodnie wplatając w nią elementy kultury masowej. Bardzo często tutaj Kijewski wykorzystywał takie dość nietypowe materiały, jak na przykład beton, pianka poliuretanowa, sklejka, pawie pióra, a nawet puszki po piwie, żelki czy kolorowe landrynki. Materiały te w żaden sposób nie mieszczą się w takim kanonie akademickiej tradycji rzeźby, natomiast związane są z taką kulturą konsumpcyjną, no i właśnie w tę stronę kierują uwagę odbiorcy. Ekspansja gwałtowna kultury konsumpcyjnej nastąpiła właśnie w pierwszej połowie lat 90., no i wywarła ogromny wpływ na polskie społeczeństwo. I tutaj możemy się zastanawiać, jak interpretować tę rzeźbę. Wiemy, że mityczny król Midas zaślepiony był rządzą bogactwa i zapragnął, aby wszystko, czego dotknie, zamieniało się w złoto. To życzenie doprowadziło go prawie do śmierci z głodu i pragnienia, gdyż nawet pokarmy i woda zamieniały się pod jego dotykiem w cenny kruszec. Czy Marek Kijewski chciał pokazać tutaj, że Polacy lat 90. byli tak samo zaślepieni chęcią przynależności do kultury Zachodu, że bezkrytycznie przyjmowali wszystkie jej wpływy? No tego nie wiemy. Wiemy, że Marek Kijewski bardzo często z takim analizował rzeczywistość, pokazując ją w takim z dużą dozą ironii i z dużym dystansem. Natomiast jest to świetny przykład tego, że postaci antycznych mitów są żywe nawet w kulturze współczesnej i w bardzo ciekawy sposób ją kształtują. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście zapraszam do odwiedzenia nowo otwartej Galerii Sztuki Starożytnej w Muzeum Narodowym, ale też innych galerii, no, które na szczęście znowu możemy odwiedzać.